Nagranie, które właśnie odsłuchujesz, nosi tytuł: Usuń przyczyny otyłości i skutecznie wymodeluj swoje ciało. To nagranie zostało stworzone we współpracy z wydawnictwem The Black Horse przez Renatę Zarzycką, trenera biznesu i rozwoju osobistego, life coacha, coacha zdrowia i doradcę do spraw diety i suplementacji. Dodatkowo audiobook ten zawiera informacje na temat tego, czym różni się nadwaga od otyłości, jak je rozróżniać i korzystać z różnych wzorców i wskaźników oraz o mechanizmach chorobotwórczych w naszym organizmie i zbawiennych dla zdrowia pokarmach alkalizujących. Audiobook ten należy do publikacji wydanych z serii Akademia Rozwoju – Coaching Życia. Seria zawiera publikacje dla osób, które pragną dbać o zdrowie, utrzymać młody wygląd i prawidłowo zadbać o piękną, zdrową sylwetkę ciała. Audiobook jest wzbogacony w muzyczne frazy. Kompozycja i wykonanie jest autorstwa Renaty Zarzyckiej, która jest jednocześnie autorką tego audiobooka. To nagranie zostało stworzone we współpracy z wydawnictwem The Black Horse. Zapraszam również do skorzystania z innych publikacji i audiobooków Akademii Rozwoju Coaching Życia www.coachingżycia.com.pl. Nadwaga jako problem społeczny. Okazuje się, że w dzisiejszych czasach nadwaga to problem znaczącej części społeczeństwa. W jej rozwoju odgrywają rolę zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Na początku weźmy pod uwagę aspekt psychologiczny. Przedwojenne pokolenie naszych dziadków i powojenne naszych rodziców było wychowywane w przeważnej ilości na biedzie. Nie mogło się więc zmarnować ani trochę jedzenia. Te nawyki zjadania do ostatniego kęsa często przechodziły na kolejne pokolenia, prowadząc do paradoksalnego przekonania, że jedzenie to odpowiedzialność i nie może się zmarnować. Tego typu myślenie zmusza poniekąd do zjedzenia całego posiłku z talerza, nie pozostawiając żadnego kęsa, żadnych resztek, nawet wtedy, gdy porcja jest zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania, a my nie mamy w ogóle apetytu, żeby to jedzenie dokończyć. W tym miejscu zadajmy sobie pytanie. Czy lepiej być grzecznym i miłym i zjadać wszystko do końca? Czy może pozostawić trochę jedzenia na talerzu, jeżeli nie mamy na nie ochoty? Inne przekonanie to przekonanie, że jedzenie to nagroda. Przekonanie to prowadzi do nagradzania pokarmem tych, których się lubi, oraz bardzo często do nagradzania samego siebie. Nie odmówię sobie przecież tego czy tamtego. To jest pyszne. Jeden raz nie zaszkodzi. Najgorszym nawykiem jest uczenie dzieci, że słodycze to dobra nagroda. Pragnienie otrzymywania takich słodkich nagród i prezentów sprawia, że dziś mamy poważny problem z otyłym pokoleniem dzieci i młodzieży. Nadmiar słodkości sprzyja również rozwojowi ogromnego spektrum chorób u dzieci, np. próchnica. Coraz poważniejszym problemem jest również cukrzyca typu pierwszego. Nieprawidłowo leczone choroby i brak usuwania ich przyczyn ma skutek kumulujący pewne toksyny w organizmie. Może się objawiać kwasicą metaboliczną oraz może prowokować rozwój pasożytów, najczęściej drożdżaków, inaczej mówiąc grzybów. Mogą sprzyjać też takie sytuacje rozwojowi kolejnych, znacznie poważniejszych chorób u dzieci, jak również w ich życiu dorosłym. Z kolei schemat typu jedzenie to moja miłość traktuje pokarm jako wyraz miłości lub sposób okazywania sympatii i rozdawania prezentów. Dotyczy to również spożywania posiłków,
kojarzone jest z chęcią sprawiania przyjemności drugiej osobie, jak i jego dawania, będącego sposobem pośredniego okazywania uczuć i wdzięczności. I tak, kochająca żona lub kochający mąż preparują każdego dnia pyszne posiłki dla współmałżonka z miłości do niego i do swoich dzieci, nie pytając ich nawet, czy są oni głodni. Tym samym ci drudzy tradycyjnie zasiadają do stołu, bo jest przecież pora posiłku. I czy są głodni, czy też nie? Zjadają pieczołowicie przygotowane posiłki, bo nie wypada zrobić inaczej, bo nie chcą zrobić nikomu przykrości. Co zatem możemy zrobić? Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie zachowujemy się tak, aby gospodyni bądź gospodarzowi nie było przykro, aby nie miał on do nas żadnych pretensji, że się napracował, a ktoś inny tego po prostu nie uszanował. Żeby nie miał on do nas żadnych pretensji, że się napracował, a ktoś inny tego po prostu nie uszanował. A może czas zadbać wreszcie o siebie i swoje potrzeby? Podobnie osoby nieszczęśliwe w miłości lub będące w depresji mogą mieć problem z jedzeniem, dogadzając sobie nadmiernie ciasteczkami, czekoladkami i innymi smakołykami, które wypełniają im pustkę w ich życiu. Powodów i funkcji jedzenia może być jeszcze bardzo wiele. Wiesz już, że przyczyną otyłości może być duży apetyt. Wtedy konieczne wydaje się znalezienie skutecznego sposobu ograniczenia ilości jedzenia. Ale czy na pewno o to właśnie chodzi?